Mówili, że kościół jest bardzo bogaty. To propaganda, to ta druga strona ma olbrzymie pieniądze. Choć na to Tadeusz Rydzyk zdaje się znalazł już rozwiązanie. Gdyby wszyscy słuchacze i telewidzowie poczuwali się do odpowiedzialności i każdy systematycznie co miesiąc pomagał, to byśmy dali radę. Mało wpadł od widzów, znaczy, że mało ludzi ogląda. No to taki jest rynek po prostu. No, Tadeusz Rydzyk jako biznesmen doskonale powinien o tym wiedzieć. Te problemy finansowe należącej do Fundacji Lux Veritatis Telewizji Trwam posłów opozycji i tak dziwią. Rzecz niegodziwa mówić coś takiego w sytuacji, w której nie ma pieniędzy na służbę zdrowia, nie ma pieniędzy na onkologię, nie ma pieniędzy na psychiatrię, w tym psychiatrię dziecięcą. Do tej pory Fundacja Tadeusza Rydzyka od państwa dostała przynajmniej 325 milionów złotych, choć te wyliczenia pełne i tak nie są. Dyrektor Rydzyk otrzymał już horrendalne pieniądze i wsparcie od obecnego obozu władzy i nigdy nie jest dość. Pytam, ile pieniędzy mamy, czy damy radę? Pieniądze płyną nie tylko z kancelarii premiera czy resortów. Przelewy przychodzą też od instytucji publicznych. Już o panu Tadeuszu Rydzyku nie powinniśmy mówić chyba per ojciec, tylko po prostu per prezes najzwyczajniej. Pytanie więc, czym tak naprawdę zajmuje się fundacja? No, to jest oczywiście pytanie do fundacji. Wydaje mi się, że bardzo szeroką, można powiedzieć w pewien sposób, promocją dzieła Bożego. I tak na przykład na konto Fundacji Tadeusza Rydzyka w ramach szkoleń wojskowych młodzieży trafiło 140 tysięcy złotych. Ziarnko to ziarnka. Daj mi projekt, a ja już wymyślę potrzebę. Daj mi ministerstwo, a wymyślę sobie jakieś działanie, które pod to ministerstwo można podpiąć. A to nie pierwsze dofinansowanie fundacji z MON-u. Jednoznacznie wynika, że jest to bardzo kluczowa postać dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Ministerstwo Obrony Narodowej w odpowiedzi na nasze pytania zaznacza, że fundacja spełniła wymagane warunki doświadczenia w realizacji podobnych projektów czy działalności statutowej. A co wspólnego ma Fundacja Ojca Rydzyka z wojskowością? A to ciekawe pytanie, sam się zastanawiam. Pewnie ta wojskowość do Fundacji Rydzyka ma się jak pięść do nosa, czyli nijak. To cele statutowe fundacji dostępne na jej stronie internetowej. Jest o badaniu postaw Polaków wobec Żydów w trakcie II wojny światowej. Jest o działalności kulturoznawczej czy upowszechnianiu edukacji religijnej i społecznej. O wojskowości słowa nie ma. Jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, że w tej chwili każda forma pewnej promocji tego, żeby młodzi ludzie mogli szkolić się, jeśli chodzi o obronność czy obronę naszej ojczyzny, jest ze wszechmiar wskazana. Fundacja nie odpowiedziała na nasze pytania, kto jest odpowiedzialny za program szkoleń, ani czy są one konsultowane z ekspertami. To jest kupowanie sobie czasu antenowego w mediach Rydzyka. Bo politycy Zjednoczonej Prawicy chętnie bywają w telewizji Rydzyka nawet po to, by podyskutować w ramach nie tyle własnej koalicji, co nawet partii politycznych. Ona nie jest potrzebna Kościołowi, tylko jest potrzebna Tadeuszowi Rydzykowi, a Tadeusz Rydzyk jest potrzebny PiS-owi, a PiS jest potrzebny Tadeuszowi Rydzykowi. To jest taka transakcja wiązana. Przed wyborami szczególnie cenna. I to też jest stawka tych wyborów. Barbara Sobska, TVN24.